drodzy, taki nietypowy będzie film, ale to będzie film dla tych, którzy od jakiegoś czasu po prostu pytali mnie o to, jak ja mam Equinoxa ustawionego, na jakich ja chodzę ustawieniach i takie tam inne rzeczy i nie miałem za bardzo gdzie was odesłać, bo ja nieraz pokazywałem, ale to było w formie tak, gdzieś tam w terenie byłem i tam podgrywałem i nawet nie umiałem was pokierować do tych filmów, bo po prostu tych filmów jest tyle, że już zapomniałem, gdzie to jest. Także nagram taki krótki film, jak ja chodzę, na jakich ustawieniach, ale zrobię, powiem wam to tak w takiej formie, jakby ktoś pierwszy raz nawet Equinoxa do ręki wziął i tak jakby go teraz miał go zacząć używać, co z tym zrobić. Ja częściowo tam na polu to nagrałem, będę tam te scenki wstawiał, bo to niektórych rzeczy nawet nie pokażę, na przykład strojenia do gruntu tutaj w pokoju nie pokażę, bo to nie ma do czego tu za bardzo stroić, także słuchajcie. Co my tu mamy? No mamy Equinoxa 800. Mamy tutaj ten panel jego, mamy tu klawiaturę. Krótko mówiąc, są jeszcze tu przyciski z lewej i z prawej strony i tak krótko mówiąc, co to jest? To może go włączymy od razu. O. Tu wiadomo, czerwony przycisk to przyciskamy, on się tutaj nam zaraz włączy. Powiem wam, że czułość zjechałem tak na maksa, żeby tu nie grał, bo on po prostu tu tak gra, że masakra, tu wszystko skacze, także zjechałem z czułością, żeby tutaj było w miarę cicho. Ale dobra, co my tu mamy? No mamy tutaj tą klawiaturę, tak jak powiedziałem, tym czarnym przyciskiem z takim jakby ikonką wykrywacza zmieniamy sobie te programy, one tutaj skaczą, zobaczcie, pyk, pyk, zaraz będziemy omawiać co i jak, plus i minus i dajemy czułość na plus więcej, na minus mniej, wiadomo, dajemy czułość. Teraz tak, tutaj tym przyciskiem zatwierdzamy różne rzeczy. Ta podkowa to jest włączenie lub wyłączenie żelaza. Widzicie, ta cała ten segment to jest żelazo, włączacie i wyłączacie. Tu jest tak zwany ten duży przycisk, to jest pinpoint i o, to jest pomocne, żeby tam namierzyć cel. Ja akurat tego prawie nie używam, bo tam do tego mam pinpointer, ale dobra, to nie o tym. I tutaj mamy przycisk do zmiany częstotliwości. O, tutaj możemy sobie ręcznie zmieniać multi 4, 5, 10, 15, 20, 40 i multi częstotliwość. Ja chodzę w multi częstotliwości. Ci, co mnie słuchali, to wiedzą. Także chodzę w multiczęstotliwości z włączonym żelazem zawsze. Tutaj mam włączone już. I powiem wam co? Co ja wam powiem? Tu jest taka ikonka z ludzikiem. I ja mam takie swoje ustawienia, do których zawsze wracam, jak włączam wykrywacz, bo jak wykrywacz włącza się, to on z automatu w te ustawienia nie wchodzi, nie? Także patrzcie, tutaj nacisnę teraz tego ludzika. I zmieniło na pole 2 i tutaj doszło jeszcze coś, czyli śledzenie chyba, nie, przepraszam, tutaj doszła właśnie ta ikonka tego ludzika, że to są właśnie moje ustawienia. Jak sobie już kiedyś tam ogarniecie ten temat, jak wam się będzie podobało, z jakimi ustawieniami, to po prostu jak naciśniecie tego ludzika, trzymając tam chyba 3 sekundy, to on wam to zapisze, ale pamiętajcie, że po włączeniu wykrywacza niekoniecznie będziecie mieli to włączone, że po swojemu te wasze ustawienia, bo zawsze na przykład włącza się bez żelaza. O, zobaczcie, ja włączę żelazo, wyłączę wykrywacz. Włączymy jeszcze raz. I na moim trybie pole 2, jak chodzę, to wykrywacz się załącza na przykład, zobaczcie, załączył się na pole 1, bez żelaza. Także nie włącza się wcale na tym programie, którym ostatnim nawet wyłączyliście. Także patrzcie, ludzik wraca na pole 2 i żelazo musimy sobie za każdym razem ręcznie włączyć. Także tyle o przyciskach. Tutaj wiadomo, jest jeszcze podświetlenie. Tutaj jest na Wi-Fi i na słuchawki strojenie. Także o tym na razie nie mówimy. Słuchajcie, wszystkie te tematy, które tam drzemią w środku, czyli ustawienia i te tematy, to sobie tym kołem zębatym szukamy. Na przykład pierwsza rzecz, jaką wchodzicie na pole,
naciskacie to koło zębate i jest opcja strojenia wykrywacza no to do otoczenia, on tam dostraja się w najlepszej tam optymalny jakiś tam swój sposób do otoczenia i wtedy przyciskiem zatwierdź, naciskacie raz i sobie to tam byrka i się tam załóżmy tutaj w pokoju dostroiło na minus 3. Druga opcja, naciskamy koło zębate i tutaj mamy strojenie do gruntu ręczne, czyli pompujemy tak zwane, pompowanie tak zwane, że tak powiem. I zaraz wam to pokażę już w terenie, jak to się robi. Ok. Druga opcja to jest, powiem wam, strojenie ręczne do gruntu. Pojawia się taka ikonka tego cewki, jak gdyby na sztycy i tam jest takie jeszcze pod spodem góra, dół jakby i wtedy powiem wam, że sobie szukacie miejsca, w którym wam nie będzie... O, tutaj jest czysto, bo nie ma żadnych sygnałów. O, tu się coś tamtego, ale tutaj nie ma żadnych sygnałów i wtedy jak macie tak, to naciskacie sobie tą fiszkę i pompujecie. O, zostało na piątce i tak się właśnie wykrywacz ręcznie dostraja do gruntu. Także ja mówię, jeszcze ważnej rzeczy wam nie powiedziałem, słuchajcie. Jak mamy strojenie ręczne do gruntu, to możecie sobie ustawić tak zwane śledzenie gruntu. Tutaj jest taka ikonka, taki jakby fala i przekreślona, nie? I tym zatwierdzaniem, albo chcecie, żeby wam wykrywacz śledził na bieżąco grunt, albo nie chcecie, albo chcecie, albo nie chcecie. Ja chcę i mam to zawsze włączone i to jest zawsze, jak wracam do swojego tam programu, naciskając tego ludzika, to zawsze tam jest, nie? Kiedyś przypadkowo włączyłem i zapomniałem, jak to włączyć, to ja się w polu musiałem internet odpalić, bo nie dałem rady. Dobra, teraz słuchajcie, jest trzecia opcja po kolei, czyli mamy głośność. Tutaj jest na 23, 24, do 25. Ja tam chodzę przeważnie na 23, nie? W terenie mówię, bo ja chodzę też bez słuchawek, jeżeli by się ktoś tam pytał, nie? I powiem wam, że to menu tutaj ma swoje jeszcze takie podmenu. Na przykład przy głośności podmenu naciskamy dłużej koło zębate. O, i co tu wskoczyło? A właśnie, wskoczyło tu opcja zmniejszenia sobie głośności żelaza. Słuchajcie, możecie sobie to żelazo zmniejszyć do zera, ale to też bez sensu, bo jak do zera zmniejszycie, to tak samo jakbyście je wyłączyli na przykład, nie? Ja chodzę sobie zawsze na żelazo 3, a można o wiele więcej, można chyba do 22. O, do 22. No ale po co tak w żelazo ma wam tak walić, jak wystarczy, że sobie dacie na 3, wiecie co jest w terenie, bo ono tam burczy lekko, czy jest jego więcej czy mniej w ziemi. I uważam, że to jest najlepsza opcja, bo po prostu wiecie co jest w terenie. Czy jest teren zaśmiecony, czy tu mogą przykrywać te żelaza jakieś kolorki, czy warto tam kopać takie przełamujące się sygnały. I po prostu dla mnie to jest opcja pomocna i zawsze tego używam. Powiem wam, że to trochę sobie zjechałem z kontrastem, bo widziałem, że to chyba prześwietla jednak w kamerze. No zobaczymy, jak na filmie będzie, jak to wyjdzie. Dobra, przechodzimy, co tam było. Dobra, jest następna opcja, tak zwany threshold. Po polskiemu sygnał wiodący. No i co to jest? To jest, powiem wam, taki stały sygnał. On cały czas z wami jest, jak pracujecie na polu, czy tam w terenie. I on tam moduluje jakoś, jak sobie tam... No niby to jest lepsze, niby tam gdzieś głębiej można przedmioty wykryć. Ale ja tego nie używam. W podmenu tego thresholdu, czy sygnału wiodącego, mamy do ustawienia ton tego ciągłego sygnału. Także taki bajer. Ale tak jak mówię, ja tego nie używam, więc daję na 0. 0. I tyle. Przechodzimy dalej. No tutaj mamy tony, nie? Ja chodzę w 50 tonach. Można sobie ustawić jeszcze albo 1 ton będzie, albo będą 2 tony, albo 5 tonów. A ja chodzę, tak jak mówiłem, w 50 i powiem wam, że to w ogóle nie przeszkadza, w ogóle tego nie czujecie, że jest tych tonów aż 50, nie?
Także tyle może na ten temat, a tu jeszcze w podmenu tych tonów to mamy taką możliwość ustawiania sobie każdego segmentu w innym tonie i w ogóle cuda bajery. Powiem wam, zostawcie sobie to na fabrycznym, bo to można się pobawić, ale nie widzę sensu, żeby te tony zmieniać, bo one fabrycznie już są fajnie ustawione po prostu, nie? No. Dobra, w kolejnej opcji jest tak zwana wycinka. I tutaj możecie sobie wycinać te wszystkie segmenty, całe, nawet wszystko sobie możecie wyciąć, ale nie polecam wam tego, w ogóle nie polecam czegokolwiek wycinania, bo tutaj każdy ten kwadracik to jest taki, no po prostu te wszystkie możliwe, na przykład kapsle, zrywki, one mają tutaj swoje odbicie w tych, na tym okręgu i tutaj wtedy właśnie może, jak ktoś chce kapsla wyciąć i widzi, że tu bije ten kapsel gdzieś w tym o miejscu, no to sobie te dwa kwadraty wycina, tutaj tym o zatwierdza, wycina, tym się przechodzi na prawo, lewo. No i wtedy jest możliwość, że wytnę sobie i kapsla nie znajdę, a to jest G prawda, bo właśnie sobie wytniesz, a wytniesz też monety, bo dzisiaj nawet współczesne monety to biją jak śmieci. Srebra biją jak kapsle biją jak srebra, zrywki biją jak złota, także nie ma co tego wycinać, bo po prostu wytniecie fajne rzeczy. I ja proponuję nic nie wycinać, chodzę z nic nie wyciętym, jak widzicie. Tu żelazo jest wycięte, ale u mnie ono jest zawsze włączone, zresztą ono w podmenu. O, też tu można sobie coś z tego żelaza wycinać, nie widzę sensu, ale może wiecie, faktycznie takie grubsze można wyciąć. A te jakieś mniejsze kawałki, a grubsze, no wiecie, to się można bawić z tym. Ja tam się z tym nie bawię, zostawiam to tak jak jest fabrycznie. No i tyle, nie? Także nie polecam. Aha, no można by, słuchajcie, pobawić się w takie coś, na przykład zlecenie macie. Ktoś zgubił kolczyk, ale ma ten drugi. No ten drugi sobie sprawdzacie, jak on bije. Gdzieś tutaj, załóżmy, macie ten sygnał, to resztę wycinacie i jest szansa, że właśnie tylko taki sam sygnał, jak ten drugi kolczyk był, że prędzej znajdziecie, po prostu pomijając wszystkie te śmieci w otoczeniu, które tam wycięliście, nie? I tyle, nie? Także na takie poszukiwania, na zlecenie, to może faktycznie by się to przydało, nie? Ale to, powiem wam, ja tego nie używam. Dalej, ile jedziemy? Dalej mamy tak, dalej mamy co? Dalej mamy... Mamy recovery speed, tak zwane prędkość przemiatania. I powiem wam, im większa prędkość tutaj ustawiona jest, na 8 maksymalnie, tym on ładnie łapie na przykład przedmioty w ziemi. Nawet na jakimś zaśmieconym terenie, jak będzie ich więcej, to on będzie każdy pojedynczo ładnie łapał. Ale po prostu tracicie wtedy na głębokości, wiadomo, coś jest za coś, nie? Także trzeba sobie jakoś tam na swoim terenie optymalną opcję wybrać. U mnie ja chodzę z szóstką. Wiadomo, mógłbym zjechać tam niżej. Chodziłem na piątce kiedyś, nie? Ale wydaje mi się, że najlepsze efekty to uzyskałem właśnie z szóstką. Tak mi się wydaje, powiem wam, po 2,5 roku chyba doświadczenia z Equinoxem, nie? Także ja ciągle mówię, jak to ja chodzę, nie? Nie jak wy tam sobie macie to ustawić. Tylko po prostu ja tak chodzę u siebie, nie? No, możemy tu zjechać do dwójki, nie? Niżej się nie zjedzie, ja chodzę na szóstce. I tak, wam powiem jeszcze, o, tu jest ważna rzecz, tu jest w tym podmenu recovery speed, mamy tak zwany ten iron bias, nie? F2 i FE. Tak jak widzicie, u mnie to jest na 0. A pokażę wam zaraz na filmiku w terenie, dlaczego to jest u mnie na 0. Zrobię taką małą prezentację, pokażę, jak ta funkcja Iron Bias działa. Więc widzicie, tam jest gwóźdź, a koło niego moneta. Więc mamy mój program Pole 2 z włączonym żelazem i zobaczcie, tak łapie na wzdłuż gwoździa. W ogóle zapomnijcie o tym, że łapie coś, ale gdybyście tak trafili, to można się pokusić o wykopanie. Teraz zobaczmy, mamy FE2-0, FE0,
Ale co się stanie, gdy damy to FE na przykład 6? Widzicie? Tutaj nie widzi tej monety, więc dla mnie to jest w ogóle... Dla mnie to powinno być na 0, patrzcie. Zobaczymy niżej, na 4 zjedziemy. Czasem widzi. A damy na totalne 0. Proszę bardzo. Więc Iron Bass na 0, jak dla mnie. Żeby te monety były po prostu przy żelazie widoczne. A co ciekawe, jeszcze wam coś pokażę. Pole 2 to było. A zobaczcie, co się dzieje na przykład w trybie, w tym programie Park. Park 1. To w ogóle nie widzi tej monety tak samo. Nawet przy Iron Biasie 0. I mamy na przykład Park 2. Czasem. No i moje pole 2. Szybko przełączymy sobie. To już wiecie, dlaczego chodzę na tym programie pole 2, nie? No, także jak widzieliście, ja chodzę z tym Iron Bass ustawione na 0 i nie widzę potrzeby, żeby to zwiększać. Nie wiem, co to w sumie daje nawet, żeby to... No co, pominę przy tych żelazach te małe obiekty? Jakieś kolorowe? Nie wiem. Także ja polecam, tak jak widziałem zresztą gdzieś tam na internetach, ludzie tak samo mają ustawione na 0 i ja tak samo mam na 0 jedną opcję i tą drugą tak samo. Jeżeli byście mogli coś podpowiedzieć, może ktoś lepiej wie, może faktycznie ja źle chodzę, także liczę na wasze komentarze. I tyle, nie? Co tam jeszcze mamy? No i tyle chyba, to już jest koniec. Powiedziałem wam w miarę chyba wszystko, tak trochę po swojemu, może mało fachowo nieraz, ale po prostu słuchajcie, ja cały czas podkreślam. Dla tych, którzy chcieli, pytali się, jak ja chodzę, jak mam ustawione, to ja to nagrałem, nie? Jeżeli naprawdę ktoś ma jakieś tam uwagi, bardzo chętnie je przyjmę, także pisać, pisać, jeszcze raz pisać, nie? No, no i tyle, co ja wam jeszcze powiem. Wszystko chyba, nie? Equinox schodzi, powiem wam, sprawdza się, szuka, znajduje, także miłego oglądania i trzymajcie się, pozdrawiam.